Czytamy teraz z listu do Rzymian, 5 rozdział, vers 1-7. Od 1 do 11 wiersza. List do Rzymian, 5 rozdział, od 1 do 11 wiersza. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozdana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz lubimy się też Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Wenn ein Mensch seine Sünden gesehen hat, jeżeli jakiś człowiek zauważył swoje grzechy, wenn er sie Gott bekannt hat, jeżeli wyznał je Bogu, und geglaubt hat an den Namen und das Werk des Herrn Jesus, i uwierzył w imię i w dzieło dokonane przez Pana Jezusa, dann ist er gerechtfertigt. To ten człowiek został usprawiedliwiony. Und aus Glauben hat er, bekommt er Frieden mit Gott. I on z wiary otrzymuje pokój z Bogiem. Das ist jetzt ein anderer Glaube. Ein zusätzlicher Glaube. To jest dodatkowa wiara. Es ist nicht der Glaube an den Herrn Jesus. To nie jest wiara w Pana Jezusa. Sondern es ist der Glaube an Gott. Ale jest to wiara w Boga. Dass Gott den Herrn Jesus aus den Toten aufzubauen. Pana Jezusa z umarłych. Das können wir finden im Kapitel 4, Vers 24. O tym możemy przeczytać w 4 rozdziale, 24 i 25 wierszu. Der Herr Jesus Christus hat am Kreuz auf Golgatha dieses Erlösungswerk vollbracht. Pan Jezus Chrystus dokonał na krzyżu Golgoty to dzieło odkupienia. Er ist für uns Menschen, die Sünder sind, gestorben. On za nas ludzi, którzy jesteśmy grzesznikami, umarł. Und dieses Erlösungswerk des Herrn Jesus genügt für einen heiligen Gott. I to dzieło odkupienia dokonane przez Pana Jezusa, ono zadowoliło Boga. Und Gott hat dokumentiert, dass das Erlösungswerk des Herrn Jesus vollkommen ist. I Bóg to udokumentował, że to dzieło odkupienia dokonane przez Pana Jezusa jest doskonałe. Und zwar dadurch, dass er ihn aus den Toten auferweckt. A mianowicie przez to, że on wzbudził go z martwych. Und wer das im Glauben sich darauf stützt. I kto właśnie we wierze o to się oprze. Der bekommt Frieden mit Gott. Ten otrzymuje pokój z Bogiem. Der Friede ist gemacht. Ten pokój został uczyniony. Durch das Werk des Herrn Jesus. Poprzez to dzieło Pana Jezusa. Wir lesen das im Kolosserbrief Kapitel 1. O tym czytamy w liście do Kolosa w 1 rozdziale. Er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. On uczynił pokój przez krew krzyża swojego. Aber dieser Friede mit Gott, der hier vor uns steht. Ale ten pokój z Bogiem, którym teraz my zajmujemy się, das ist etwas, was wir persönlich
przez Pana Jezusa. Ich möchte das erklären an einer Begebenheit aus dem Zweiten Weltkrieg. Chciałbym to teraz wyjaśnić na podstawie pewnego zdarzenia z czasów II wojny światowej. Ihr wisst, dass im Zweiten Weltkrieg Amerika mit Japan im Krieg war. Wiecie na pewno o tym, że w czasach II wojny światowej istniała wojna pomiędzy Ameryką i Japonią. Dann haben die Amerikaner jede zwei Atombomben gezündet. Nieśli wtedy Amerykanie zrzucili te dwie bomby atomowe na Japonię. Und dann war Japan bereit, zu kapitulieren. Dopiero wtedy Japonia była gotowa, aby skapitulować. Und es wurde Frieden geschlossen zwischen Amerika und Japan. I został zawarty pokój pomiędzy Ameryką i Japonią. Aber einige japanische Soldaten, eine Kompanie. Ale pewna kompania japońskich żołnierzy, die saßen auf einer Insel, ci znajdowali się na pewnej wyspie, die Nachricht des Friedens ist noch nicht zu ihnen gekommen. Nie otrzymali tego powiadomienia o zawarciu pokoju. Da fuhr ein amerikanisches Schiff auf diese Insel zu. I pewien amerykański statek podpłynął do tej wyspy. Da haben die Japaner das Feuer eröffnet. I wtedy Japończycy otworzyli ogień. Dann haben die Amerikaner gefunkt. I wtedy Amerykanie za pomocą nadajnika radiowego powiadamiali. Und haben dieser Kompanie mitgeteilt, dass Frieden ist. I przekazali wiadomość tej kompanii, że już został dawno zawarty pokój. Und diese Kompanie, japanische Soldaten, haben das geglaubt. I ta kompania tych japońskich żołnierzy uwierzyła w to. Und sie haben aufgehört zu schießen. I zaprzestali strzelania. War denn vorher schon Frieden? Czy wcześniej już pokój istniał? Es war Friede da. Tak, pokój już istniał. Aber diese Kompanie musste es noch nicht. Ale ta kompania żołnierzy o tym nie wiedziała. Und es musste ihnen mitgeteilt werden. I to musiało być im przekazane. Das ist die Aufgabe heute Abend. I takie jest dzisiaj nasze zadanie dzisiejszego wieczoru. Jeden zu sagen, ale ten Jezus war. Aby każdemu powiedzieć, który wierzy w Pana Jezusa, es ist Frieden gemacht worden. Że pokój został już uczyniony. Durch sein Erlösungswerk. Poprzez jego dzieło odkupienia. Und das genügt völlig. I że ten pokój jest już w pełni wystarczający. Dass alle Sünden ausgetilgt sind vor Gott. Aby wszystkie grzechy zostały zgładzone przed Bogiem. Und wenn du das glaubst, a jeżeli ty uwierzysz w to, dann bekommst du die Ruhe des Gewissens. Wtedy otrzymasz właśnie ten spokój sumienia. Das ist diese Friede mit Gott, den wir hier haben im Kapitel 5, Vers 1. To jest właśnie ten pokój z Bogiem, jaki oglądamy, opisany w pierwszym wierszu 5 rozdziału. Und wer diese Ruhe des Gewissens hat. I kto właśnie ma ten spocznienie dla swojego sumienia. In dem er ruht auf dem Erlösungswerk des Herrn Jesus auf Kreuz, auf Golgata. Że opiera się teraz na tym dziele odkupienia dokonanym przez Pana Jezusa na krzyżu Golgoty. Der freut sich und rühmt sich über drei Dinge. Ten człowiek będzie cieszył się i będzie chlubił się trzema rzeczami. Der rühmt sich der Herrlichkeit Gottes erstens. On będzie chlubił się tą chwałą Bożą po pierwsze. Zweitens rühmt sich der Trübsal. Po drugie będzie chlubił się uciskami. Und drittens rühmt sich Gottes. A po trzecie on będzie chlubił się samym Bogiem. Das ist, was in diesen 11 Versen uns vorgestellt wird. To jest właśnie temat tego, co w tych 11 wierszach jest nam tutaj przedstawione. Vers 1 und 2 ist kompromiert mit Wahrheit, die Gott uns mitteilt. Pierwszy i drugi jest właśnie tutaj z kompresowaną prawdą, którą Bóg chciałby nam przekazać. Wenn jemand Frieden mit Gott hat. Bo jeżeli ktoś ma
żyją für meine Sünden. Przebłagania za moje grzechy. Denn er ist heilig. Gdyż On jest święty. Gott ist heilig, heilig, heilig. Gdyż Bóg jest święty, święty, święty. Und ich konnte meine Sünden nicht sühnen. A ja nie byłem w stanie zgładzić moich grzechów. Und dann hörte ich diese wunderbare Botschaft. I wtedy ja usłyszałem to cudowne poselstwo, dass der Herr Jesus Christus am Kreuz starb. Że Pan Jezus Chrystus zmarł na krzyżu. Und dass er für mich Sünde getan. I że to On dla mnie dokonał tego przebłagania. Das heißt, meine Sünden sind für immer vor den heiligen Augen Gottes verschwunden. A to oznacza, że On, że wszystkie moje grzechy zniknęły sprzed świętych oczu Bożych. Die Vergangenheit ist geordnet. A więc moja przeszłość została uporządkowana. Und in der Zeit, in der ich auf Erden lebe, a w tym obecnym czasie, w którym teraz żyję na ziemi, habe ich im Glauben Zugang zu Gott. Ja teraz wierzę, mam dostęp do Boga, indem ich eine Glaubensgemeinschaft haben kann. Przez to Gott, że mogę żyć w tej społeczności wiary z Bogiem. Ich hoffe, dass ich das alle kennt. Mam nadzieję, że wy wszyscy to znacie. Dieses hinter einer geschlossenen Tür gehen. Że znacie również i to, że można wejść w życiu do pokoju, zamknąć za sobą drzwi. Und im Gebet Gemeinschaft zu haben mit Gott. I w modlitwie pielęgnować swoją społeczność z Bogiem. Und wenn so ein erlöster Sünder, i jeżeli w ten sposób odkupiony grzesznik, dann zu Gott kommt im Gebet, przychodzi w ten sposób do Boga w modlitwie, dann erfährt er, dass er immer mit Freuden angenommen wird. To doświadcza zawsze tego, że z radością jest przez Boga przyjmowany. Glaubende Menschen stehen in der Gnade oder in der Gunst. Wierzący ludzie zawsze znajdują się w łasce i w przychylności Bożej. Das ist im Leben auf Erden unser großes Vorrecht auf Glauben. To w tym życiu na tej ziemi to jest dla nas wielkim przywilejem dla nas wierzących. Wir haben Zugang zu Gott. My mamy dostęp do Boga. Und unsere Zukunft. A co dotyczy naszej przyszłości, das finden wir im letzten Satz. To czytamy w ostatnim zdaniu. Wir rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Ale lubimy się też i w nadziei tej chwały Bożej. Wer an den Jesus glaubt, kto wierzy w Pana Jezusa, der darf wissen mit Sicherheit. Ten może być tego, może wiedzieć się z wielką pewnością. Wenn sein Leben hier auf Erden zu Ende geht, że jeżeli moje życie zakończy się tutaj na tej ziemi, to przejdę do tej promieniującej obecności i chwały Bożej. To jest ta cudowna rzeczywistość w wierzących ludzi. Jego przyszłość została uporządkowana. In der Gegenwart hat er Zugang. W teraźniejszości ma dostęp do Boga, zu diesem großen Gott, do wielkiego Boga, und in der Zukunft hat er die Hoffnung der Herrlichkeit. Co do przyszłości, on ma tą nadzieję znalezienia się w tej chwale Bożej. Ich sage jetzt etwas über das Wort Hoffnung. Teraz chciałbym coś powiedzieć na temat tego słowa nadzieja. Wenn wir miteinander sprechen, gdy my ze sobą rozmawiamy, und wir sagen, wenn ich euch jetzt sage, ich hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder zu euch kommen kann. I gdybym powiedział do was, że mam nadzieję, że w przyszłym roku do was znowu przybędę, dann drück ich aus, dass ich nicht ganz sicher bin. To ja tym słowem wyrażam wątpliwość, bo nie jestem 100% pewny tego, że tak się stanie. Aber wenn in der Bibel das Wort Hoffnung vor uns kommt, ale jeżeli w Biblii to słowo nadzieje pojawia się, dann ist das ein sicheres Wissen. To zawsze jest wiedza, która jest pewna. Ein absolute Realität. I oznacza
za absolutną realność tego, że tak się stanie. Ten glauben, ten Mensch wird durch das die Heilige Schrift versichert. Gdyż wierzący człowiek przez Pismo Święte jest zapewniony, dass mit Bestimmtheit die Herrlichkeit des Himmels erreicht. Że z całą pewnością przejdzie do chwały niebieskiej. Ich habe gedacht, das ist das beste Werk. Ja bardzo często myślałem, że to będzie ta najlepsza rzecz. Wenn ein Mensch zum Glauben an den Herrn Jesus kommt, jeżeli jakiś człowiek wierzy w Pana Jezusa, das Gott ihn zur Freiheit gegeben wird. Że to by było najlepsze, gdyby Bóg od razu go zabrał do siebie do nieba. Das können wir auch tun. Bóg może tak uczynić. Und wenn einen glaubenden Menschen in den Himmel nimmt, a jeśli on wierzącego człowieka do siebie do nieba zabiera, dann tut das auf der Grundlage des Erlösungswerkes des Herrn. To wtedy czyni to na podstawie tego dokonanego dzieła odkupienia Pana Jezusa. Aber Gott nimmt uns nicht in den Himmel. Ale Bóg nie zabiera nas do nieba. Er lässt uns doch auf Erden. On zostawia nas tutaj na tej ziemi. Und dann hat uns kein einfaches Leben versprochen. I dodatkowo nie czeka nam łatwego życia. Jest to bardzo ważna rzecz. Wir haben eine Sicherheit. My mamy pewną nadzieję. Und wir würden denken, das Leben des Glaubenden ist jetzt ohne Probleme. I może byśmy pomyśleli, że życie wierzącego jest bez problemu. Aber die Bibel sagt uns, dass die Glaubenden Trübsal haben. Ale Biblia mówi nam, że wierzący będą mieli uciski. Der Schreiber des Jakobusbriefes, a pisarz listu Jakuba, sagt, dass wir in mancherlei Prüfungen fallen. Mówi, że my wejdziemy w różnorodne doświadczenia. Ohne dass wir uns wehren können. Nie mogąc się przed tym obronić. Kommen schwere Dinge ins Leben des Glaubens. Pojawiają się ciężkie rzeczy, trudne rzeczy w życiu wierzącego. Ich kann euch sagen, dass ich das auf meiner Reise gesehen habe. I mogę wam powiedzieć, że ja to w czasie moich podróży widziałem. Ich habe gläubige Menschen angetroffen, die sehr schwere Wege. Ja spotkałem wierzących ludzi, którzy muszą w tym życiu iść bardzo ciężkimi drogami. Und die Bibel sagt ihr, wir rühmen uns dieser Schwierigkeit. Biblia nam do nas mówi, że my teraz chlubimy się tymi trudnościami. Nicht weil wir Freude haben da. To nie z tego powodu, że my mamy z tego radość. Nein, weil wir wissen, dass Gott durch die Schwierigkeiten etwas bei uns bewirken will. Nie, z tego powodu, że wiemy, że Bóg przez te trudności w nas chce coś zdziałać. Ich zitiere einen Satz aus dem Buch Hiob. I teraz zacytuję jedno zdanie z księgi Hiob. Wir haben vor einem Jahr über ihn gesprochen. Rok temu na temat tej księgi tutaj właśnie mówiliśmy. Jakie właśnie trudne, ciężkie rzeczy spotkały go w jego życiu. A on powiedział, w tym ucisku Bóg otwiera ci ucho. Ja macie predikt gehalten an Hochzeit. Ja już niejednokrotnie przemawiałem w trakcie uroczystości weselnej. I gdy jestem zapraszany, aby przemawiać na weselu, to mache ich immer kurz. To ja zawsze te przemówienie bardzo skracam. Wenn die Herzen voller Freude sind. Bo jeżeli serca są pełne radości, also, ich werde die to bardzo często niewiele pozostaje miejsca na Słowo Boże. Aber ich
z Bogiem. Anschauen bei Gott. Cierpliwość przy Bogu. Da liegt er eine Schwierigkeit nicht schnell weg aus deinem Leben. Dlatego właśnie on nie zabiera szybko trudności swojego życia. Dass du bei Gott bleibst. Po to, abyś ty pozostał przy Bogu. Und dann machst du ihn schwere Tage. I wtedy w tych ciężkich dniach ganz besondere Erfahrungen mit Gott. Poczynisz szczególnego rodzaju doświadczenia z Bogiem. Und du lernst dann nur noch auf Gott. I nauczysz się, że należy tylko i wyłącznie ufać Bogu. Wer auf Menschen vertraut, wird immer enttäuscht. Bo kto zaufa człowiekowi, ten zawsze będzie zawiedziony. Wer auf Gott vertraut, kto zaufa Bogu, wird nie enttäuscht. Nigdy nie będzie zawiedziony. Ich hoffe, dass ihr den 62. Psalm kennt. Mam nadzieję, że też znacie Psalm 62. Der erste Vers. A pierwszy jego wiersz. Nur auf Gott vertrauen. Stimmt. Brzmi. Tylko Bogu cicho ufa dusza moja. Diese Hoffnung beschämt nicht. Ta nadzieja nigdy nie zawodzi. Jetzt zeigt die Bibel noch etwas Besonderes. Teraz Biblia coś szczególnego pokazuje. Für den geprüften Menschen. Dla tych doświadczonych ludzi. Für den Glaubenden, der durch schwere Tage geht. Dla tych wszystkich wierzących, którzy muszą przejść przez trudne dni. Er ruft ihn zu. Biblia zwraca się do niego. Vergiss nicht. Nie zapominaj. Die Liebe Gottes ist ausgewiesen in deinem Herz. Że miłość Boża rozdana jest w twoim sercu. Durch den Heiligen Geist in der Kirche. Przez Ducha Świętego, który w was mieszka. Wir gehen durch helle und dunkle Tage. My zdążamy przez jasne i przez ciemne dni. Im Wissen, dass Gott uns liebt. Wiedząc o tym, że Bóg nas miłuje. Das ist eine ganz wichtige Tatsache. Jest to bardzo ważna rzeczywistość. Dass wir nie zweifeln an der Liebe Gottes. Abyśmy nigdy nie zwątpili w miłość Bożą. Die Sonne der Liebe Gottes scheint jeden Tag. A to Słońce Miłości Bożej świeci każdego dnia. Wir sprechen manchmal seltsam über die Sonne. My bardzo często w dziwny sposób wyrażamy się na temat Słońca. Wir sagen, letzte Woche schien die Sonne. Mówimy czasami, w zeszłym tygodniu świeciło Słońce. Heute war keine Sonne. Dzisiaj nie było Słońca. A przecież to jest nieprawda. Die Sonne war genauso da. Bo i dzisiaj dokładnie tak samo Słońce świeciło. Habt ihr schon darüber nachgedacht? Czy już na ten temat się zastanawialiście? Dass die Erde kein Licht und keine Wärme hervorbringen kann? Że Ziemia sama z siebie nie może ani światła, ani ciepła sama ze siebie wydać? Sie kann nur etwas hervorbringen, dass das Licht und die Wärme dämpft. Hindert, der Sonne hindert. Ona sama w sobie temu światłu słonecznemu i temu ciepłu słonecznemu stoi na przeszkodzie. Zum Beispiel Nebel und Wolken. Ale też i mgła i obłoki stoją na przeszkodzie, aby to światło i ciepło dotarło do ziemi. Als wir am Donnerstag in Katowice gelandet sind mit dem Flugzeug. Gdy w czwartek lądowaliśmy w Katowicach naszym samolotem, sind wir aus der Strahlensonne. Wtedy z tego zakresu promieniującego słońca, durch eine Wolkendecke, musieliśmy przebić się przez warstwę chmur, hier in Polen gelandet. I wylądować w Polsce. Und wir sagten zueinander in Polen, ist keine Sonne. I powiedzieliśmy do siebie nawzajem, w Polsce nie ma słońca. Die Sonne war da. Ale przecież słońce było. Aber es waren Wolken da. Ale były tam chmury. Co jest zawsze w Leben des Glaubenden? I tak sprawa wygląda też w życiu wierzącego. Es können Dinge vorkommen in unserem Leben. Mogą pojawić się takie rzeczy w naszym życiu. Sünde. Grzechy. Die Sonnenstrahlen hinten
people tackle this flower, ale Biblia pokazuje nam wierzącym, w jakiej się wolkę przeszwinę laskę. Jak my możemy sprawić, aby zniknęły te obłoki, indem wir unsere Sünden bekennen, przez to, że my nasze grzechy wyznamy, dann bekommen wir die Vergebung des Vaters. Wtedy otrzymujemy przebaczenie Ojca. Und wir können wieder neu die Sonne der Liebe Gottes genießen. I na nowo możemy się cieszyć i korzystać z tego słońca miłości Bożej. Ich möchte denen jetzt zurufen, die schwer haben. Chciałbym teraz skierować się do wszystkich tych, którzy mają ciężko w życiu. Vergiss nicht, Gott liebt dich. Nie zapominaj nigdy o tym, Bóg Ciebie miłuje. Er hat seine Liebe in dein Herz ausgegossen. On swoją miłość rozlał w swoim sercu. Und beschäftige dich mit dieser Liebe. I Ty teraz zajmuj się tą miłością. Wie kann ein Glaubender sich mit der Liebe Gottes beschäftigen? W jaki sposób ten wierzący może się zajmować miłością Bożą? Wenn jetzt logisch sind. Jeżeli będziemy myśleli logicznie, to może byśmy powiedzieli, musimy spojrzeć do naszego serca. Dlatego, że czytaliśmy, że miłość Boża rozdana jest w sercach naszych. Ale nie wszystko, co jest logiczne, jest również biblijne. Und wir lernen hier etwas anderes. Nie, my tutaj uczymy się czegoś innego. Wenn wir die Liebe Gottes kennenlernen möchten, jeżeli my chcemy poznać miłość Bożą, und uns mit ihr beschäftigen, i chcemy się nią zajmować, dann müssen wir nicht in uns hineinblicken, to wtedy nie możemy spoglądać sami w siebie. Dann dürfen wir nach Golgatha schauen. Nie, my powinniśmy spoglądać na Golgotę. Und das wird uns jetzt gezeigt in Vers 6. I to jest nam tutaj przekazane w wierszach od 6 do 10. Vers 6 bis Vers 9. Wierszach od 6 do 9 ist dieser Blick nach Golgotha. Jest przedstawione te spojrzenie na Golgotę. Und da werden wir dann erinnert. I tutaj jest nam przypomniane, dass unser Herr Jesus für uns gestorben ist. Że nasz Pan Jezus za nas zmarł. Als wir kraftlos waren. Wtedy, gdy my byliśmy bezsilni. Als wir gottlos waren. Wtedy, gdy byliśmy bezbożni. Als wir Sünder waren. Wtedy, gdy byliśmy grzesznikami. Und als wir Feinde Gottes waren. I wtedy, gdy byliśmy nieprzyjaciółmi Bożymi. Und da dürfen wir sehen, was die Liebe Gottes ist. A następnie dopiero możemy zobaczyć, co to jest miłość Boża. Ich sage jetzt in einem Satz, was göttliche Liebe ist. Ja w jednym zdaniu mogę to określić, co to jest miłość Boża. Gott liebt. Bóg miłuje. Ohne im Gegenstand der Liebe. Nie mając tego przedmiotu miłości. Etwas liebenswertes zu sehen. Nie. Nie znajdując w tym przedmiocie miłości niczego, co byłoby godne miłości. Das ist die Liebe Gottes. Taka jest właśnie miłość Boża. Sie strahlt aus sich selbst. Ona po prostu promieniuje sama ze siebie. Und so ist sie uns begegnet im Erlösungswerk unseres Herrn auf Golgatha. I w ten sposób ona nam wyszła naprzeciw tym dziele odkupienia, które dokonał Pan Jezus na krzyżu Golgoty. Und mit diesem Erlösungswerk darf sich der Glaubende Tag für Tag beschäftigen. I właśnie wierzący może się dzień po dniu tym dziełem odkupienia zajmować. Und das trägt uns durch schwere Tage. I to może nas przenieść przez ciężkie dni. Dieser Blick nach Golgatha. Właśnie to spojrzenie na Golgotę. Aby blicken auch zum Himmel. Ale my również spoglądamy do nieba. I koniec w wers 10. Teraz przechodzę do wiersza 10. Wir sind durch den Tod zerrt worden. Przez śmierć Syna Bożego zostaliśmy pojednani. Und jetzt werden wir durch sein Leben gerettet. A teraz przez Jego życie dostąpimy właśnie tego uratowania, czy wyratowania. Was meint die Bibel mit diesem Satz? Co
przez Boga zmartwychwstany. Und er ist emporgehoben worden in den Himmel. I został zabrany w górę, uniesiony w górę do nieba. Er hat diese Erde verlassen. On opuścił tą ziemię. Und ist in die Herrlichkeit des Himmels gegangen. I wszedł do chwały niebios. A więc lernen wir etwas Besonderes. Ale teraz możemy coś szczególnego się nauczyć. Das wird uns morgen Abend noch beschäftigen. Ale tym będziemy się zajmowali nie jutrzejszym wieczorem. Wenn wir von der Freiheit des Christen sprechen werden. Wtedy, gdy będziemy mówili o tej wolności chrześcijan. Auch wenn er in den Himmel eingegangen ist. Nawet gdy on wszedł do tego nieba. Hat er uns nicht vergessen. To on nie zapomniał o nas. Er kennt jeden, der ihm angehört. On zna każdego, kto do niego należy. Und vom Himmel aus wird er tätig für uns. I tak z nieba on teraz jest czynny dla nas. Damit wir nicht verzweifeln. I abyśmy nie zwątpili w trudnościach życia. Er wird immer wieder uns Ermutigung geben. On ciągle na nowo będzie nam dodawał pociechy. Er will uns dann oft andere glauben. Bardzo często będzie używał też i innych wierzących, indem er sie vom Himmel aus damit führt, uns zu ermutigen. Aby właśnie kierując nimi z nieba poprowadzić ich do nas, aby dodali nam zachęty. Ich habe das oft erfahren. Ja to bardzo często doświadczyłem w moim życiu. Wenn wir durch schwere Wege gehen müssen, gdy my musimy przejść przez właśnie trudne drogi, sind wir manchmal nicht. Bardzo często jesteśmy przygnębieni. Manchmal richtig fertig. Mówiście, często jesteśmy całkowicie zrezygnowani. Wir denken, am liebsten würde ich sterben. I myślimy, ach, najchętniej to bym teraz umarł. Hast du auch so einen Gedanken gehabt? Czy i ty miałeś już kiedyś takie myśli? Da kann ich dir sagen, dass große Männer Gottes in der Bibel. To chcę ci powiedzieć, że wielcy mężowie Boży opisani w Biblii diese Verzweiflung kannten. Również znali tego rodzaju zwątpienie. Aber sie wurden immer wieder w Gott, wurde ihnen Mut gemacht. Ale oni ciągle na nowo doświadczali tego, że Bóg dodawał im odwagi. Und das tut der Herr von Himmel her. Pan to czyni właśnie będąc w niebie. Indem er sich für uns verwendet. Właśnie przez to, że on się stawia za nami. Damit wir durch alle Schwierigkeiten durch. Abyśmy my przez te wszystkie trudności ans Ziel gebracht werden. Byli przez niego doprowadzeni do celu. Und jetzt wollen wir uns noch mit Versen beschäftigen. A teraz jeszcze zajmijmy się wierszem 11. Und damit wir diesen Vers gut verstehen. I abyśmy dobrze rozumieli ten wiersz, erzähle ich euch etwas von meinem Eheleben. Opowiem wam coś z mojego życia małżeńskiego. Ab und zu. Od czasu do czasu. Bring ich meiner Frau Blumen. Przynoszę mojej małżonce kwiaty. Nicht sehr oft. Niezbyt często. Es könnte mehr sein. Mogłoby być to częściej, aber ab und zu tue ich das. Ale od czasu do czasu czynię tak. Ich kaufe ihr einen schönen Blumenbusch. Ja kupuję jej piękny bukiet kwiatów. Und dann komme ich in die Wohnung. Wtedy wchodzę do mieszkania. Und halte ihn auf meinem Rücken. I trzymam go za plecami. Und wenn ich meine Frau gefunden habe. I gdy znajdę już moją żonę. Dann lege ich ihr die Blumen in den Arm. Wtedy kładę ten bukiet kwiatów w jej ramiona. Und diese Geschichte läuft immer gleich. I ta historia ciągle na nowo tak samo przebiega. Dann schaut sie die Blumen an. Wtedy ona spogląda na te kwiaty. Und ich kann euch nur sagen, dass sie sich immer wieder freut. I mogę wam powiedzieć, że ciągle na nowo zawsze się z tego cieszy.
jetzt im Vers 11 vor uns. To właśnie teraz oglądamy w wierszu 11. Wir haben uns jetzt mit der Gabe Gottes beschäftigt. Zajmowaliśmy się tym darem Bożym, dass er seinen Sohn nach Golgatha für uns gegeben hat. Że on swojego syna na krzyż Golgoty darował. Und jetzt in Vers 11 gehen wir zu. Teraz w wierszu 11 przechodzimy do dawcy. Wir rühmen uns Gottes. My chlubimy się Bogiem. Wisst ihr diesen Gott? Will ich denn? Tak, wiecie co, ja chciałbym tego Boga poznać, dass einen eigenen Sohn nicht verschont hat, który nie oszczędził swojego własnego syna, der mich so wunderbar geliebt, ten, który mnie tak cudownie umiłował, und seinen einzigartigen Sohn für mich gegeben hat. I swojego jedynego w tym rodzaju syna za mnie darował. Diesen Gott will ich kennenlernen. Tego Boga właśnie ja chcę teraz poznać. Schon die ganze Zeit meines Lebens als Glauben. Już całe moje życie jako człowiek wierzący habe ich verlangen immer mehr von diesem Gott zu sehen. Ja ciągle pragnąłem, aby coraz to bardziej więcej poznawać tego Boga. Aby kalifizy. A w jaki sposób mogę go bardziej oglądać? Gottes Gebot, das unzugängliche Licht. Przecież Bóg zamieszkuje światłość niedostępną. Keine der Menschen kann ihn sehen. I żaden z ludzi nie może go oglądać. Aber hat sich offenbar. Ale Bóg objawił samego siebie. In der Person des Herrn Jesus. Właśnie w osobie Pana Jezusa. Und wenn ich mich mit dem Herrn Jesus beschäftige, a jeżeli teraz będę zajmował się Panem Jezusem, sehe ich in ihm die ganze Fülle der Gottheit. Będę w nim widział właśnie całą pełnię bóstwa. Dlatego właśnie czytamy tu w wierszu 11. Wir rühmen uns Gottes. My chlubimy się Bogiem. U nas jest Bogiem. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. In unserem Herrn Jesus Christus haben wir unseren persönlichen Heil. W naszym Panu Jezusie Chrystusie posiadamy naszego osobistego Zbawiciela, der am Kreuz auf Golgatha für mich starb, który na krzyżu Golgoty za mnie zmarł. Aber in seiner Person wird mir auch Gott offenbart. Ale w jego osobie został również i objawiony dla mnie Bóg. Ich kann das ganze Wesen Gottes erkennen. I całą istotę Boga mogę poznać in der Person des Herrn Jesus. W osobie Pana Jezusa. Und so komme ich vom Geber, von der Gabe zum Geber. I w ten sposób mogę teraz przejść od tego daru do tego dawcy. Sehr ganz wichtiger Schritt. Jest to bardzo ważny krok. Und ich möchte das noch zum Schluss zeigen mit einer Begebenheit aus der Bibel. A na zakończenie chciałbym to jeszcze zobrazować pewnym zdarzeniem opisanym w Biblii. Da könnt ihr finden in Johannes 6. Które jest opisane w Ewangelii Jana w 6 rozdziale. Da gingen viele Jünger vom Herrn Jesus weg. Znamy tam, że wielu uczniów odeszło od Pana Jezusa. Da fragte seine eigenen Jünger. I wtedy Pan zapytał swoich 12 własnych uczniów, wollt ihr auch weg? Czy i wy też chcecie odejść? Und dann sagt Petrus. Wtedy Piotr daje odpowiedź. Ich weiß, dass viele diese Antwort kennen. Wiem, że wielu z was zna tę odpowiedź. Aber ich fürchte, dass ihr nur die halbe Antwort. Ale obawiam się, że znacie tylko połowę tej odpowiedzi. Petrus hat gesagt, Herr, zu wem sollen wir gehen? Piotr mianowicie powiedział, Panie, do kogo pójdziemy? Du hast Worte ewigen Lebens. Ty masz słowa żywota wiecznego. Er sagt, wir bleiben bei dir, weil du uns etwas gibst. On powiedział tym samym, my pozostaniemy przy tobie, bo ty nam coś dajesz. Und da wissen wir nicht, dass er noch weiter spricht. A dalej nie wiemy już, czy on coś dalej powiedział. Er sagt, zweitens, ale on powiedział po drugie, wir haben geglaubt und erkannt, my uwierzyliśmy i poznaliśmy, dass du der Heilige Gottes bist, że
że Ty jesteś tym świętym Bożym. We bleiben bei dir für das, was du bist. My pozostaniemy przy Tobie dlatego, że Ty jesteś właśnie tym, kim jesteś. Denk dir, meine Frau mir sagen würde. Pomyślcie sobie, jak by to było, gdyby moja żona do mnie powiedziała: Ich bin gerne deine Frau, weil du mir ein so großes Haushaltsgeld gibst. Ja chętnie jestem twoją żoną, bo ty dajesz mi tak duże wynagrodzenie. Es ist nicht so groß. Ale może nie jest ono takie duże. Aber ich wäre nicht zufrieden. Ale ja nie byłbym z tego zadowolony. Ich möchte gern, dass sie meine Frau gern ist. Ja chciałbym, aby moja żona była chętnie moją żoną. Nicht für das, was ich ihr gebe. Nie za to, co ja jej daję. Nein, für das, was ich bin. Nie właśnie za to, jakim ja jestem, czy kim ja jestem. Und so ist es auch mit Gott. I tak też sprawa wygląda z Bogiem. Wir sagen das in allem. Wiedzieć się z bardzo wielką pogodowością. In aller Ehrfurcht vor seinem heiligen Namen. I z wielką bogobojnością przed Jego świętym imieniem. Er wartet darauf. On na to oczekuje. Er möchte, dass du dich mit seiner Gabe beschäftigst. On chce, abyś ty zajmował się Jego darem. Diese unaussprechliche Gabe seines Sohnes als Kreuz. Tym niewypowiedzianie wielkim darem Jego Syna tam na krzyżu. Und dann wartet er, bis dass du den Schritt tust. I wtedy on oczekuje na to, abyś uczynił ten jeszcze jeden krok. Und zu Gott kommst. I przyszedł do Boga. Und dich mit. I abyś się nim zajmował. Mit seinem wunderbaren. Jego cudowną osobą. Und je mehr wir uns mit ihm beschäftigen im Angesicht Christi. I im bardziej będziemy się nim zajmować w tym obliczu Chrystusowym. Je größer wird er für uns. Wtedy tym bardziej, coraz to większym będzie on dla nas. Seine Allmacht. Jego wszechmoc. Seine Allgegenwart. Jego wszechobecność. Seine Allwissen. Jego wszechwiedza. Seine Liebe. Jego miłość. Seine Gnade. Jego łaska. Seine